Przede wszystkim znowu poziom 7, dalszy ciąg Nox. Co już zrobiło się ciepło. W związku z tym niedługo pewnie mój laptop znowu zacznie wyczeć, jak głupi. I pewnie to będzie się dało słychać. Próbuję to wyciszać w postprodukcji, jak się da. Ale nie do końca zawsze da się. Dobra. Przyzywam tarczę. Czy jest taki jakiś błąd, że kiedy się czyta grę, to tarcza znika. Dobra, teraz dobrze byłoby trafić tego wilczka. Chodź tu, chodź tu. No, berwą? Chodź tu, wracaj. Dobra. Co tym, że tydzień minął, nadal nie umiem strzelać fireballami. Marzy cel ładnie stoi w miejscu. Więc nic nie straciliście. Dobra, kolejny wilczek. Dobra, tak lepiej. Im bliżej się jest cel, tym łatwiej się do niego celuje. Logiczne, dobra. Ładuję manę. Niestety to będzie nasza codzienna rutyna niedługo. Ciągłe wracanie po manę. O, przejście! Dalszy poziom. Miałem zapisać. Tak. Wypadek, gdybym chciał zginąć. Czyli nie chciałbym zginąć, ale. Ale to nie tak działa. Okej, okay, zobaczmy tutaj. Nie, jakieś ukryte przejście będzie. Okej, okay, możesz przestać się poruszać. A! Przydałoby się znaleźć manę. Zanim zacząłem. Au! Au! A, zawsze się mogę chyba wrócić wcześniej po manę. Więc to nie będzie problemem. Te pudła z fireballi całkiem skutecznie pozbawiają mnie many. Okej, mogę się wrócić. To dobra wiadomość. Jednak przydałoby się trafiać te fireballe. Ten system kolizji też trochę tak dziwnie potrafi działać. Dobra, czy tutaj coś pominąłem? Chyba nie. No to idźmy tam. Nie powinienem gwizdać, bo pewnie potem nie uda mi się to zsynchronizować z dźwiękiem. Więc... O, patrzcie, wydropił jabłecznik. Cyder. Ale w pewnej polonizacji tej gry to było nazywane jako jabłecznik. Okej, tak lepiej. Tak, jeżeli mielibyście tą grę z Playa, tej wersji, której już wcześniej wspominałem, zdecydowanie nie instalujcie polonizacji. O nie. To jest najgorsza rzecz, którą możecie zrobić. Nie wiem, kto robił tą polonizację do Noxa, która była tam załączona, ale zdecydowanie nie był to ani Polak, ani nikt, kto chociażby... Czy kto w sensownym... kto w sensownym stopniu rozumiał, bądź tak, miał posługiwać się językiem polskim. Tak. Zaczynając od tego, że dużo było błędów odmianów. Tak. A, wow. To tak. Często wyrazy były w ogóle nieodmieniane czasowniki. No i w ogóle dużo innych błędów było. Nie wspominając już o tym, że instalowanie polonizacji niszczyło ekwipunek. Znaczy niszczyło ekwipunek. Niszczyło informację o ekwipunku. Mianowicie te wartości się potem nie wyświetlały. Posiadały złe wartości i tak właściwie klikaliśmy informację o ekwipunku, to nie mieliśmy o nim żadnej informacji, więc... Jeżeli macie, to nie instalujcie. Aha! Dobra.
Aj, to przycisk. Okej. Widzieliśmy, że pan coś zjadł. Okej, nie powinienem bić go tak z mili. Niezbyt efektywne. Jeszcze tutaj ten pan został. Tak lepiej. Sposób sprawy załatwiają czarodzieje. A, fajnie. Lubię, jak się przeciwnicy nie ruszają. Okej, tutaj widziałem. A, tam znalazłem. Okej, czy mogę tak coś zrobić? Nie wiem, czy to trafiło kogokolwiek. Chyba nie. Czy ktoś tu jest? Chyba nie. Okej. Dobra, pozwalają te trochę te skrzynki. O, swój. Troll. Okej. Spotkaliśmy trolle, nie są zbyt groźne, ale spoko. Zbój się przyda zawsze. Dobra. Coś jeszcze po mannę. Dobra. To mogę się schronić przed tym panem. A, słyszałem ich tam dużo. Może być problematyczne. Ta lepiej. Tak zapewne zdążyliście zauważyć, Nox jest bardzo dynamiczną grą. To fajnie. Dynamiczne gry są fajne. Dobra. Czy jakoś da się tam dostać do środka? Bo tam ich pozabijałem sporo, trochę wydropili strzał. Mógłbym zebrać te strzały, czy coś. Chyba nie z tej strony. Może tutaj jest jakieś ukryte przejście, co? Nie widzę żadnego. Dobra, mniejsza to. Idźmy dalej. Dobra. O! To pamiętam. Trzeba zapisać. Tą część pamiętam. O! Kupiec! Witaj! Perhaps you could use a scroll or a potion? Perhaps I could. Pierwsze sprzedamy mu. Krab cały. Tam. Łuki są całkiem opłacalne. Miecze już te Flimsy Sword. Słabsze miecze to nie bardzo. A dobra. Mam też. A, to jest Flimsy, dobra, to sprzedajemy. Flimsy sprzedajemy. Flimsy. Okej, jaką ja mam teraz kapokę? Steady. Dobra, to Flimsy możemy sprzedać. A buty jakie mam? Też Flimsy. Dobra, sprzedajemy. Okej, możemy się też pozastanawiać, jakie gacie wolimy nosić. Mam kilka do wyboru. To całkiem fajnie wyglądają. Możemy już tak wyglądać. A tak koszula głupio wygląda. Okej. Okay. No właśnie, ile to ma wytrzymałości? Całkiem sporo, więc nie będę się przejmował, żeby to naprawiać czy kupować coś lepszego. Dobra. Też. Okej, okay, ile to by kosztowało? 22. Więcej niż średniowieczne odzienia, ale nie na tyle sporo, żeby to sprzedawać. Book of Haste! O, to się przyda. I Book of Slow. Dobra, co poza tym tu jeszcze mamy? Shower Stuff. Okej, okay, to jest lepsza wersja tej różdżki, co mamy. Ona strzela trzema pociskami zamiast jednego, co jest tylko troszkę mniej bezużyteczne niż to, co obecnie mamy.
Poza tym nie ma mało na naładowania, więc meh. Dobry, Sturdy Staff. Ale staff nam jest bardzo niepotrzebny. Wasp's Bane. Okej, to może się niedługo przydać. Dlaczego, to zobaczycie. Ale zastanawiam się, czy to kupić. Na pewno kupię książki. Książki są fajne. Tego nie potrzebuję. Giant Leech, Wolf Beast. Meh. Dobra. To mi jeszcze trochę kasy. Mógłbym kupić sobie ten Clock. Ale chyba dam sobie bez niego radę. Dobra. Taką mam nadzieję. No i co, możemy się jeszcze tu wrócić. Dobra. Panowie i panie. Słyszycie to? Tak, właśnie dlatego przyda się Wasp's Bane. Opcja. Obrócił się tylko. Ała! Kolejny jest. Dobra. Teraz by się przydała mana. Wręcz też potrafię je zabijać, ale jest troszkę ryzykowny. Dobra. Wolę się nie dać otruć. Prawda, mam grzybki. Grzybki też leczą trucizny. Ale skoro nie trzeba, to mogę sobie zachować. Okej, to są jakieś pająki. Tu jest potka. O! No właśnie, to mi przypomniało, że mam nowe czary. Tak lepiej, dobra. Trochę złota. I koszula. Dobra, nauczymy się tych nowych czarów. Slow! Okej, spowalnia cel. To się bardzo przyda w walce z tymi wojownikami. Oraz haste. Haste przyspiesza nas. Nazwa sama wskazuje. Dobra. Haste sobie przyspieszymy do naszego slotu z buffami. A slow, powiedzmy, będzie poniżej. To będzie nasz slot na debuffy. Dobra. Okej, tam jest... Mogę rozwalić to i zaraz to zrobię. Ponieważ ule czasami mają przydatne przedmioty. Ale najpierw... Tak, mana mi się przydała. Okej. Czarodzieje nie mają problemu z tymi sami, ale inne klasy troszkę mogą mieć problem. Okej, czy czegoś tu nie pominąłem? Chyba nie. Dobra, czy tutaj wszystko... Tutaj też... Tutaj... Jakiś zakamarek... Okej, tam jest dom, do którego się zmierzamy. Do którego zmierzamy. Ajajaj. Au. Okej, dobra. Co my tu mamy? Tak, kolejny troll. Czasami jednak się przydaje ta różdżka. A to w nielicznych sytuacjach. Dobra. Poza tym... Tak, tam jest ten dom. Zaraz się do niego... Zaraz do niego wyjdziemy. Tylko jeszcze zobaczę, co jest w okolicy. O, żaba. Zabijmy. Ponieważ tak! Żaby nie zasługują na życie. Okej. Co tu jeszcze mamy? O, niedźwiedź! W czasie to jest tylko czarny niedźwiedź. Chyba nic sobie nie robi z moich fireballi. Tak. Nawet niedźwiedzia fireballa potrafią zabić. Jednym czasem, dobra.
Tego w innych klasach, jeżeli grasz, jeżeli akurat trafi jakieś się zlecenie przeciwko czarodziejom, misja, nazwijmy to, to uważaj na Firebole. Uważaj, kolego. Dobra, save. I wejdźmy do środka. A. Okej, tu jest pusta skrzynia. To jest chyba ten dom tego gościa, do którego musimy... Ta... Star Wars, tak. No, powinien tu mieć ten amulet. Może jest na dole. Poszukajmy go. Star Wars? Okej... Okay. To chyba on. Coś mi tak mówi. Okej. Okay. Domyślam się, że to rozbójnicy po prostu tu byli, przed nami. Dobra, musimy znaleźć amulet. Okazji. Steady stuff. Zobaczmy, ile to zwiększa obrażenia. Z 5,20 na... 5,41! Upgrade! Bierzemy. Dobra. Mamy drugi poziom, Magic Missiles. To jest bardzo fajne, ponieważ teraz nasz Magic Missiles będzie strzelał dwa pociski. To też sam koszt many. Co jest fajne. Wow, 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 wow. Ha! Zaskoczył mnie pan. Okej, poczekam parę razy, może ktoś gdzieś przyjdzie z góry. Okej, tu jest zejście do jakichś dalszych jaskiń. A zanim to zrobię, zobaczę jeszcze, czy na górze kogoś nie ma. A, jest ktoś. A tak, sporo uczników. Tak lepiej. Dobra. Aaaa! Window, nie zdradzaj mnie. Ten pan zaraz tu przyjdzie. Wiem to. Ała! Chodź pan. Piu. Dobra. Już nam się przyda. Ała! Czekaj, 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 czekaj. Załaduję manę na... Tak lepiej. Dobra, przyda nam się troszkę życia. Troszkę many również by się przydało. Na pewno więcej uczników jest jeszcze na górze. W sumie nie muszę ich zabijać. Ale doświadczenie. Muszą być na zewnątrz. Okej, okay, to będzie niebezpieczna wyprawa. Okej. Okay. Mury nie są nam straszne. Have fun! Mister. Dobra. Czy jest tu jeszcze jakiś łucznik? Chyba nie. To dobrze. A może jednak są. Okej, znowu mi się tarcza skończyła. Więc może się lepiej wycofam. Bardzo przykry. Tak, bardzo przykry dźwięk, kiedy skończy ci się mana. Okej, tam się otworzyło również wyjście. Okej. Oni mają naprawdę duży zasięg wzroku. Dobra. Dobra, zaraz tutaj zajdę. Nie wiem, co jest dodatkową ścieżką, czy to na dole? Myślałem się, że to raczej główną ścieżką.
To na dole musi być jakaś dodatkowa ścieżka poboczna. Dobra, zobaczymy w każdym razie, co tutaj mamy. Żaby! Gincie żaby. Dobra, zawalone przejście. Kolejna żaba. Dobra, nic tu nie ma. Okej. W takim razie mogę pójść i sprzedać przedmioty, które zarobiliśmy teraz. Nie ma sensu ich taszczyć ze sobą. Te łuki są sporo warte. Szkoda, że więcej nam ich nie wytropili. Okej, dobra. To jest mój nowy hełm. Więc ten mogę sprzedać. Dużo się to zepsuło? Chcę zobaczyć. Całkiem sporo. Wiecie co, naprawię to. Poprawiam przedmioty. To mogę sprzedać. Dobra, to sobie zatrzymam. Już przypadek, jakbym natrafił jeszcze na coś, co może otruć. Dobra, a to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku wchodzimy do tamtej otwartej jaskini tutaj i gonimy bandytów, którzy najwidoczniej ukradli nam amulet teleportacji, którego poszukujemy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.